Cześć, witam Was serdecznie. Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się film, gdzie w sumie pokazywałem możliwości pewnego narzędzia do phishingu, które jest też darmowe. Nazywa się Selfish. Gdyby ktoś nie pamiętał, co to był za film, to w sumie jest on tutaj. Dosłownie to jest ten film. Także jak ktoś nie oglądał, polecam obejrzeć. No i generalnie do czego tutaj zmierzam? Prawdopodobnie wpadł jakiś dosyć spory update w jakimś, powiedzmy, składniku do tego narzędzia. Prawdopodobnie może to być w ngroku. No i w sumie summa summarum przez ten update narzędzie przestało działać, co też mi w dużych ilościach pisaliście, czy to na Messengerze, czy to na Instagramie. Generalnie wczoraj dosyć późnym wieczorem tak wpadłem na taki pomysł, no w sumie naskorbałem podobne narzędzie. Oczywiście ma ono o wiele mniej funkcji, ale jeśli będzie pod tym filmem, powiedzmy, 200 łap i nie wiem, strzelam, czy 3000 wyświetleń, to spoko, w miarę możliwości będę rozwijał to narzędzie i powiedzmy, że o podane przez Was w komentarzach witryny. Oczywiście z zachowaniem tutaj bezpieczeństwa i pamiętajcie o celu edukacyjnym i o etyce, żeby żadnego przypału nie było. Okej, temat pierwszy ze ściągi mamy za nami. Przejdźmy do, no, podpunktu drugiego, takiego mniej przyjemnego. Jak już wcześniej mogliście widzieć w moich social mediach, założyłem zrzutkę na moich wujków, którzy no niestety stracili w pożarze dorobek swojego życia i strasznie chcę im pomóc. Nie ukrywam, że dziś mi to tam leży na sercu. Jeżeli ktoś z Was ma możliwość i chęć, to serdecznie zachęcam do wpłat. Link do zrzutki będzie tutaj w opisie filmu. Cały opis tej sytuacji, tego pożaru też, łącznie z zdjęciami, możecie obejrzeć na opisie tej zrzutki. Dobra, przechodząc do punktu trzeciego, przypominam, że są też dwa kursy. Linki do nich też znajdziemy tutaj w pierwszym komentarzu. Będzie on przypięty oczywiście z kodami rabatowymi, żeby było trochę taniej. Okej, przejdźmy do punktu czwartego, najciekawszego, czyli opis narzędzia. Narzędzie nazywa się Fishtol. No, taka najzwyczajniejsza nazwa, jest oczywiście narzędzie darmowe, jest ono dostępne na GitHubie, można je bez problemu pobrać, też sobie tutaj zaraz przedstawimy. Oczywiście jest on napisany w Bashu i w zasadzie jedynie co trzeba tutaj zrobić, aby działało, to dorzucić do tego pulpitu, do tego folderu ngroka, bo niestety nie mogę, ngrok jest za duży, żebym mógł umieścić w repozytorium Gita. W sumie nic więcej. Dobra, to może zacznijmy. Podłączmy się do mojego Kaliego i połączy się przez SSH z moją maszyną. Tak, przykład SSH Przemek małpa 192.168.0.25. Wprowadzam hasło, pyk, jestem. Dobra, ok. Generalnie teraz wypadałoby sklonować repo. Oczywiście będzie też podane w opisie tego wykładu. No i teraz tak, przejdźmy sobie do lokalizacji pulpit. Git klonę. Tak. Ok. I teraz uwaga. No, w moim przypadku w folderze nauka będę miał zlokalizowanego tego ngroka. Jeżeli będzie potrzeba, dajcie znać, to w osobnym wykładzie nagram odcinek, jak zainstalować, w zasadzie jak pobrać nic więcej tego ngroka. To jest dosłownie prosta sprawa. Będę musiał go skopiować do folderu z fishtolem. Także sobie wyjdę z tego, bo tutaj nie mam potrzeby. Tak, przez sudo cp home pulpit nauka ngrok i teraz folder docelowy, czyli home przemek pulpit i fishtool. Ok, potwierdzam hasłem, daję ls, w sumie teraz ls. Ok, dobra, możemy dać sobie jeszcze ls-gl i widzimy, że jest plik baszowy, tylko nie ma on uprawnień. Wypadałoby mu nadać uprawnienia, no nie? Sudo chmod plus x i będzie to run sh. Ok, w zasadzie no teraz przydałoby się odpalić to narzędzie i zweryfikować, jak ono działa. Więc przemysł sudo run sh. Widzimy, narzędzie powstało tylko do zadań edukacyjnych. Pamiętajmy o tym, to jest mega istotna rzecz. Wersja 1.0. No i mamy jeszcze info o kursie. Jak ktoś chciał, może wejść na www.hacker.pl. I ok, w tym momencie mamy no dwie opcje. Tak jak wspomniałem, jeżeli będzie te 200 łap w górę i 3K wyświetleń, to pokuszę się o rozwijanie tego narzędzia, także będzie ono na bieżąco aktualizowane. No i w tej chwili mamy dwie opcje, Facebook albo Steama. Bliżej nam jest oczywiście do Facebooka, bo to gdzieś wszystkich zawsze interesuje, także dajemy sobie opcję numer 1 i widzimy, automat już wygenerował nam tutaj link
do tej stronki, gdzie jest podstawiona nasza strona. Także odpalmy sobie Wizora. I weźmy sobie przykładowo przez telefon. Podłączmy się też jeszcze do Wi-Fi. Poczekajmy, aż Wizor nam odpowie. Pyk, pyk. Placki, dobra, jest sieć, pyk. Dobra, i piszemy teraz http //96m/98/116.ngrok.io. Dajemy Enter. Tak, gdzieś się pomyliłem. 100976 /e. A widzicie, zjadłem 32. Mamy, o, już status OK. Spoko. No i generalnie w tej chwili moglibyśmy odpalić ten adres IP na Kalim. Także sobie tutaj jeszcze wprowadźmy jakieś tam randomowe dosłownie dane. Dupa 1, 2, 3, 4. Analogicznie. Spoko. Nie chcemy wchodzić, w ziemię się wykrzaczyło. To teraz na Kalim dosłownie na drugim oknie jeszcze przygotuję tą witrynę. Czyli to będzie 127, pyk. Widzimy, że mamy inspekcję, post, login, e-mail, tak, hasło dupa 1234. Także jak najbardziej narzędzie działa. Ok, w sumie tu możemy sobie dać stopa już. Ok. No i w sumie co? Jak chodzi o bezpieczeństwo, to przypominam, że to jest narzędzie tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych do nauki, żebyście też wiedzieli, jak wygląda ten phishing, żeby nikomu nie szczeliło do głowy jakiś głupi pomysł. Jak chodzi o podpunkt numer 6, to jak wspomniałem, jeżeli będzie tych 200 łap i 3 kawy się ten, to mówię, nie ma najmniejszego problemu. Narzędzie mogę dalej sam tutaj gdzieś na własną rękę rozwijać. Także moi drodzy, to byłoby w sumie na tyle, taki dosyć krótki wykład. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie na kanale pojawi się jeszcze więcej tutaj filmów, wykładów, jak zwał, tak zwał. Także pamiętajcie też, jeżeli będziecie gdzieś usystemniać te materiały, też będzie mnie to dziś motywowało do napędzania, do nagrywania tych wykładów. Także w sumie to tyle na ten temat na dzień dzisiejszy. Także wam bardzo dziękuję za ten wykład. Trzymajcie się fajnie. W sumie jest piątek wieczorem. Fajnego weekendu. Cześć, pozdrawiam was serdecznie.